Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 2. I tak, niestety, znowu jest to post commentary. I tak, znowu jest to z drugiego save'a. Jest mi bardzo z tego powodu przykro, ale niestety coś mi nagrywarka odwalała. I znalazłem odpowiedź czemu. Bo miałem taki swój czas w życiu, że odpinałem dysk od nagrywarki bez odłączenia jej. Wiecie, że komputer ma takie swoje takie bezpiecznie usuwanie sprzętu. O. I zapomniałem to ustawiać. No i niestety tak się złożyło, że. No, że schrzaniłem się. Przepraszam, nabiłem się herbaty przez przypadek. Pardon. Przez przypadek trochę powietrza wciągnąłem. Ale okej. Okay. To jest Spider-Bot, on służy do tajemniczych przejść otworzenia. I po prostu utworzyły się te takie dziwne pliki, które zawierają jakiś chyba jakiś kod, ale to był to. Jakby to wam wytłumaczyć, to działało trochę jak taki. Jak taki wirus, że nie mogło się poprawnie coś zapisać. Ja dzisiaj testowałem to na Sonic Generations. Pół godziny grałem w Sonic Generations, więc dużo się działo i nic nie było ucięte. Więc prawdopodobnie od następnego odcinka Ratchet & Clank 2 powróci już, mam nadzieję, że na stałe, z live playem. No niestety, nagrałem, próbowałem to nagrać 3 razy i się nie udało. A zapomniałem już za tym trzecim razem utworzyć dodatkowy save, więc. Po prostu od teraz będę grał na dwóch save'ach. Że przed każdym odcinkiem, albo w trakcie odcinka będę robił save kolejny. I ewentualnie jeśli mi się nie uda nagrać, że znowu coś się stanie, to zmieniam wtedy save i jest spoko. A wtedy będzie, nie wiem. Będę musiał pomyśleć o odesłaniu do serwisu Avermedi. Herbatka, słodka, polecam. Pewnie zastanawiacie się, co to jest ten. To urządzenie, to co tam było. To jest do odblokowania fiolki na Anteku, czyli tej, którą mamy zbierać w całym tym Let's Playu. I no. No i możecie sobie popatrzeć. O! Jestem. No i. O czym mówię? A, mam fiolkę na techu, więc kolejna 1/4 życia jest odnowiona. I są tutaj dwa skill pointy. Po pierwsze, żeby zabić bodajże 8 ptaków, które tutaj latają, i jeszcze jeden, żeby zniszczyć wszystkich przeciwników na tej planecie tylko z użyciem uniklucza. I to jest bardzo trudne, gdyż są tutaj ci żołnierze, którzy wchodzą do tego działka, na którym teraz my jesteśmy, i mogą też uderzyć swoich towarzyszy i automatycznie wtedy nam się kasuje możliwość zdobycia skill pointa. I trzeba powtarzać całą planetę. Oraz są żołnierze z pistoletami, którzy niestety działają tak samo. Czyli, że mogą uderzyć swoich. Ustrzelić swoich towarzyszy i. No niestety. O właśnie, oni. I niestety oni też nam mogą. Możliwość zdobycia skill pointa odebrać. Ale przynajmniej tak to jest lepsze niż to, że. Na przykład pierwszy skill point, jaki jest możliwy w grze, w Ratchet & Clank Size Matters, musimy powtarzać całą grę, jeśli nam się nie uda. To jest głupie strasznie, według mnie. No bo. No please. Więc przypominam, jest to na drugim save'ie. Robiłem tutaj dodatkowe rzeczy, czyli przechodziłem. Przechodziłem więcej niż tu trzeba i po prostu to wyciąłem, bo odcinek by trwał wtedy 50 minut.
A chyba nikt tego nie chce, bo już i tak skróciłem jak najbardziej mogłem i wyszło prawie 40. I nie wiem, czy to się stanie, ale albo przed, albo po live'ie Pomidora, bo ja też będę prowadził w trakcie tego swojego live'a Sonic 3 i Knuckles. I nie wiem, czy ten live pokaże się przed czy po live'ie. Bo to zależy, bo na pewno nie przed, teraz tak się zastanawiam, że na pewno nie przed, bo 40 minut to trochę będzie ważyło. Więc zrobimy sobie spokojnie tego live'a, będzie ok. I będzie bardzo dobrze. No tak, dobrze przynajmniej, że odkryłem o co chodziło z tą nagrywarką, bo jeżeli bym nie przypomniał sobie o tych trzech wirusowych folderach, jak to już nazywam, to no byłoby słabo. Nazywam je tak, bo one uniemożliwiają albo ograniczają wysył danych, na przykład z Avermedii do takiego dysku i to jest trochę głupie. Bo cóż. No ale przynajmniej wszystko dobrze się skończyło. Szkoda tylko, że dysk się chyba czyścił z tych plików jakieś 2,5 godziny. To jest trochę niefajne, przyznam. I teraz jesteśmy w sekcji platformowej 2,5D. Która nie jest aż tak bardzo wymagająca, jakoś jak ktoś ma oczy i zauważy te wszystkie otwory, to raczej nie powinno mu to sprawiać problemu. A jak ktoś nie ma oczu, to bardzo mi przykro z tego powodu. Ewentualnie ktoś może być głupi jak ja i po prostu za pierwszym razem może nie zobaczyć tego jak ja i spadnie milion razy jak ja. A fajnie było ostatnio na PS5 Newborn. Mam nadzieję, że wam się też podobało na tych PS5. Mam nadzieję, że podczas szkoły jeszcze bardziej będziecie lubili PS5. Bo specjalnie tak przed szkołą, żeby się najpierw zaklimatyzować w ogóle, a później, jak już będzie szkoła, żeby było wszystko ok. I wszystko ładnie wyglądało, bo mamy logo, jest logo fajnie. Udało mi się jakoś samemu to zrobić, nawet spoko wygląda. PS5 Newborn, polecam. I prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, bo nie wiem, czy w niedzielę będę robił live'a z Pomidorem, czy nie. Ale też możliwe, że tak, więc no w tym następnym tygodniu chyba zaploaduję te dwa pierwsze PS5. Bo tak, bo jest fajnie. Mam nadzieję w każdym razie, że jest fajnie. Więc zaploaduję, że ludzie, którzy nie oglądali ich, to mogą sobie zobaczyć przynajmniej archiwum live'a. Bo taka fajna ciekawostka, ja właśnie konwertuję te dwa PS5. Widzicie, jak się przygotowałem? Ale akurat tutaj Kanga chyba nie będę wracał z tym post commentary, gdyż jest ono trochę dla mnie dziwne od czasu, kiedy raczej Clanka 2 zacząłem już live komentarze robić. No i jest to trochę dla mnie dziwne, jest to trochę odzwyczaiłem się po prostu od raczej Clanka z post komentarzy. A tak, jest okej. Okay. Jeszcze jutro muszę nagrać Modina, no o kurde. Więc jeszcze porobię coś tam z ustawieniami, żeby tak nie lagowało. Może będzie lagował, może nie.
To się zobaczy. Jeżeli będzie lagowało, to chyba let's play umrze. Nie, przynajmniej będę miał jak kangur kakao rozpocząć, bo tak, wreszcie sobie kupiłem kangur kakao, bo jeżeli... jeżeli macie coś takiego jak internet, interesujecie się czymś takim, jakim są gry, to pewnie... to pewnie wiecie o tej wyprzedaży gier w Biedronki. I tam był świat kangur kakao, więc teraz oficjalnie mam wszystkie trzy gry z kangur kakao. No i to jest nasz gość, który w Ratchet & Clank jedynce sprzedał nam Rhino. I ten gość nagle się powiększa. W kascence, jak w Ratchet & Clank 1 miał... był jakoś o głowę od nas większy. Niech ktoś mi powie, czy to jest tylko... że to jest przez to, że wersja HD, czy... tak jest ogólnie. I Ratchet rozumie... umie czytać po largeńsku. Okej. Okay. Ciekawie, kiedy się nauczył. I równie dobrze Ratchet Clank mógłby się nie bać, bo sam mógłby to strasznie bardzo szybko przetłumaczyć. Bo tak. Więc po prostu będziecie mieli... co? To jest lewitator. No, on pozwala się unosić, jak sama nazwa wskazuje, tam jest platynowa śruba. I zrąbałem. Jest w ogóle nieśmieszna taka fizyka, że jak się od czegoś odbijemy, to lecimy cały czas w tym kierunku, bo nie możemy uruchomić naszego plecaka odrzutowego albo helipaka. Bo oczywiście ja używam cały czas helipaka, bo helipak jest najlepszy. Znowu zrąbałem. Ale przynajmniej mam platynową śrubę. Jest to bardzo dobrze. Tam, taram, tam, taram, tam. I w ogóle fajne jest to, że ogólnie to opakowanie ze świata kangur kakao. Ogólnie kangur kakao to miał być, nie wiem, jakieś promowanie dobrego środowiska, czy coś, że segregowania śmieci i tak dalej. No i pudełko ogólnie jest z recyklingu i to jest bardzo fajne. Jak widzimy, ludzie z gier Megacorp wiedzą, jak wycinać screenshoty, concept arty oraz skserować okładkę gry i obrabiać je w takim programie, jakim jest GIMP. To bardzo dobrze. To jest przecież bardzo ważna rzecz, jaką trzeba umieć. No tak, ten Ratchet to akurat był z okładki oryginalnej Ratchet & Clank 2. Więc taki trochę przypał. Bo tak. To jest miniaturet. Miniaturet strzela, jak sama nazwa wskazuje. Jest to po prostu miniaturowa wieżyczka bojowa. Bo tak. Bo tak, bo nie inaczej. Chłe. I ogólnie jesteśmy na Megacorp Arena. To jest po raz pierwszy, kiedy już się pojawiają te... to jest po raz pierwszy, kiedy się pojawia walki na arenie i tak dalej, i tak dalej. I zostają kontynuowane aż do Ratchet & Clank Nexus. Praktycznie we wszystkich częściach występowały. Poza Ratchet & Clank Quest for Bounty, Ratchet & Clank Załoga Q oraz Ratchet & Clank 4 za jednego. Z wiadomych przyczyn. A akurat w załodze Quest for Bounty jest po prostu krótką grą, jest, można powiedzieć, takim epilogiem. I dlatego tam nie wprowadzili. Bo Quest for Booty miało tylko
historię opowiadać dodatkową. Dobra, już się PS5 zrobiły. Przekonwertowały. I dostaliśmy magnetyczne buty. Jej. Bardzo jej. I musimy teraz rozpocząć walkę z infiltrator. Fajnie bardzo. Hehe. I mam nadzieję, że nie wycofałem jej. Jak tak, to możecie mnie popieprzyć. A nie, chyba nie. Chyba nie wyciąłem. I ogólnie chyba dzięki Action Replay albo Game Shark, jeżeli nie zdobędziecie tych magnetycznych butów, nie przyklejecie się do tego szkła, w ogóle jak można się przykleić do szkła, ale okej. To prawdopodobnie spadniecie i wygracie rundę. Bo przeciwnicy będą schodzić na dół, a wy zostaniecie na tamtej... na tamtej mini arenie, tak, która jest wokół lawy. I przeciwnicy będą schodzić na sam dół i spadać. Dzięki czemu wygracie praktycznie nie robiąc nic. Oraz pomagają wam również te mini erupcje. Mogę tak to nazwać chyba. Mini erupcje. Nagrywa się ogólnie głos. Nagrywa się. I wygraliśmy infiltrator. Czyli kolejna rzecz, bez której nie będziemy mogli przejść nic. Innym słowem mówiąc, kolejne minigierki. Bo dlaczego by nam trzeba było odpuścić? No. Nie zostajemy wyrzuceni. Bo tak. I to są moje ulubione minigierki w całym Ratchet & Clanku. Mówię serio, to są moje najbardziej ulubione minigierki w Ratchet & Clanku. One są fajne, nie są zbyt trudne, są logiczne. A nie jak na przykład ta pierwsza minigierka z... gdzie musicie obracać, nie wiem, ścianki czy co to tam jest, jakieś główienko. Żeby te wszystkie elektrony przeszły. A tu... I musicie patrzeć dosłownie na wszystkie, bo inaczej skrzanicie i będziecie musieli powtarzać całą minigierkę od nowa. A ty to jest sprawiedliwe, macie ograniczony czas, idziecie sobie, idziecie, pomylicie się, sorry, przegrywasz. No i metodą prób i błędów tak możecie przejść taką minigierkę. A nie! Kurde. Jak obiecałem, dzisiaj również przejdziemy poziom kosmiczny. Bo ja dotrzymuję słowa. Powiedział koleś, który miał zaplodować cały sezon pierwszy PS5. Nie będę zaplodował całego sezonu pierwszego PS5, bo był dosyć żałosny. Nikt praktycznie nie wiedział. Praktycznie nikogo nie było na ławie. A tak to PS5 sezon drugi, Newborn. To po prostu co najmniej dwie osoby są. Co najmniej dwie osoby są na live. I to jest fajne. Jeszcze mam o czym gadać, co z tego, że dwa razy pomidorowego nie było. A cóż, przepraszam, jeżeli słyszycie kosiarkę. A zresztą zamknę okno. Jest gorąco, ale przeżyję. Ja mam nie przeżyć. Jak to mówił pewien gościu. I to jest wykorzystanie swingshota, które widzieliście też w Metropolis. No. To jest kolejny Desert Rider. I on nie widzi bez swoich okularów. I Ratchet kolejne wyścigi i... I chciałem tutaj zacytować pewną piosenkę kabaretu dotyczącą tych okularów. Różowe okulary, świat nie jest taki szary. Różowe okulary, w różowych okularach poczujesz się okej. No i teraz będziemy przechodzić kolejne hoverbike'owe challenge. Tutaj jest jeden nanotech,
ale nie jestem pewien, czy go zdobyłem tutaj, bo wyciąłem chyba ten moment, ale jeżeli go zdobyłem, to okej, jeżeli nie, to już nie jest taki okej. Ale ogólnie, żeby zdobyć ten nanotek, musicie dostać się do trzeciego albo czwartego challenge'a. Bo tu jest bodajże chyba 6 challenge'ów, łącząc z challenge'em dla ekspertów. No, tak mniej więcej. Ja lamy po prostu w tych wyścigach, więc nie piszcie, że o, jaka lama, albo zrąbałeś. Bo wiem, że zrąbałem, bo ja... no. Jestem idiotą. Wiem, że za wygranie wyścigu dostajemy charge boots. Przepraszam za to, że wyciąłem. Już mi się w każdym razie nie chce tego poprawiać. Wiem, że wygrałem wyścig i dostajemy charge boots. One pozwalają nam szybciej się poruszać. Więc przepraszam wam za to, że usunąłem tą kascenkę. Moje niedopatrzenie. Cały czas tu spadam. Czemu ja tu cały czas spadam? Czemu ja tu cały czas spadam? Jak teraz jeszcze raz spadnę, to nie wiem. XL, weź po prostu tu... O. Weź po prostu idź tam. Spin dupę i idź tam. Nie no, musi się pochwalić, jakie ma charge bootsy. Pixel, jaki jest z ciebie debil, że tak lamisz? O, teraz ci się chciało. No co to nie... O, dało się, tak? Dało. To fajnie, że się dało. Szkoda, że nie mogłeś to zrobić jakieś kilka minut, jakieś dwie minuty temu. To było bardzo fajne. Idioto, jeszcze kilka razy zginiesz, zanim w ogóle dotrzesz do tego statku. No, bo oczywiście jestem idiotem. I budki możemy zdejmować i jest fajnie. I teraz jeszcze nie będziemy robić poziomu kosmicznego. O nie, musisz się najpierw przygotować do niego. Więc najpierw pójdziemy na Mining Area. Czemu? Bo zaraz wam wytłumaczę. O, nie będę taki. Zaraz wam wytłumaczę, jak tam dotrzemy. I wtedy wam powiem. Żeby nie było. Więc jej, pustynia, znowu. Jej. Wow. I wyszliśmy statku jakieś 10 metrów od niego. Bo logika. No, pozbierałem tutaj już wszystkie kryształy. Więc. I to dlatego, bo musimy się wspiąć i zdobyć to autko. Nazwę go z samolotem. Z samochodem, Jezus Maria. I ten samochód wydobywa nam rarytanium, czyli i po to i on, rarytanium jest po to, abyśmy mogli zdobywać rarytanium i po to byśmy mogli upgrade'ować nasz statek. To jest bardzo fajne. Niezbytnie to zrobiłem, żeby szybciej mi poszło tamto wyzwanie kosmiczne. Też możecie sobie kupować różne shapes, style statku, różne kolory statku, różne upgrade'y broni, upgrade'y szybkości. Nie polecam ich kupować, jeżeli nie przeszliście wyzwań z platynowymi śrubkami kosmicznymi, bo jest to trudne wtedy. No i upgrade'y tarczy. I wtedy jesteście niezniszczalni po prostu, jak wszystko kupicie i dodatkowo dostajecie trofeum za to, że wszystko kupicie. Bodajże chyba też skill point jest za to. Ale pewny nie jestem. Nie tylko, że trofka jest. Hehe.
Ale ogólnie mam nadzieję, że jakoś wam się podoba ten let's play, bo no bardzo mi zależy, aby wam się podobało to, co robię. Jak macie do mnie jakieś zażalenia, to możecie mi to spokojnie mówić. Jakby ja was nie zignoruję, nie potraktuję to jako hejt. Ale najlepiej, żebyście nie używali brzydkich wyrazów, bo jeśli będziecie używać brzydkie wyrazy, to no niestety, no nie chcę, żeby na tym kanale no dość kultura panowała, a nie jak na reszcie polskiego YouTube'a, że na przykład dzieciaki jakieś z przedszkola albo z podstawówki piszą, że co drugie słowo to słowo kuwa. Więc obejdźcie się bez przekleństw. Ewentualnie chyba specjalnie na czarną listę dam przekleństwa, żeby jakoś, że tak powiem, wypipkało w komentarzach. Czy się zacenzurowało? O! Tego słowa szukałem. By cenzurowało. Chocha. Bo no jakaś kultura musi być, bądź co bądź. No ale jak to jeszcze rozumiem, bo jakiś random się trafi i będzie przeklinał. I takiego po prostu delikwenta najpierw daje mu timeout, a później bana. Ale zwykle przychodzą ludzie ogarnięci. Właściwie to właściwie sami do mnie przychodzą ludzie ogarnięci. I jestem bardzo za to, nie wiem, jestem dumny z tego wręcz. I też poniekąd zdziwiony, że żadni ludzie nie przychodzą, wiecie, z jakiejś podstawówki albo z umysłem gimbazjalisty. Bo wtedy, no już wytłumaczyłem, co takiemu delikwentowi robię. Jeżeli jak mnie obraża dlatego, że robię jakieś gry, których on nie zna, to już kompletnie ban leci od razu. No cóż. Dlatego nie jest też dobre streamowanie na YouTubie, bo każdy taki random może przyjść, bo chyba YouTube ma taką zakładkę, że nadawane teraz na żywo, w szczególności z tym YouTube Gaming, choćby dlatego, że nie umiem obsługiwać OBS-a, więc prawdopodobnie na YouTubie się nie będą już pokazywały live'y moje. A w każdym razie w dobrej jakości, bo ewentualnie czasami mogę zrobić coś z hangoutami i na przykład znowu taki live z tłumaczenia odcinka z Mario. Wtedy jest ok. Ewentualnie jakieś podcasty też można robić. To też jest bardzo dobre. Podcasty są zawsze fajne. Można sobie porozmawiać o czymś. Ba, no podcasty po to są, żeby na nich rozmawiać, ale wiecie co. No i wracając, na YouTube po prostu taki random sobie przyjdzie, prawdopodobnie z podstawówki albo z umysłem gimbusa, bo przypominam jeszcze raz, że gimbus to jest stan umysłu, a nie człowiek. No i zacznie wyklinać, obrażać wszystkich. No i wtedy... A później przyprowadzi swoich kolegów, jak go na przykład zbanuje. I zacznie się... Szczerze mi to by sprawiało przyjemność, że dzieciaki bronią swojego kolegę, to znaczy bronią. Po prostu by mnie pewnie wyklinały i tak dalej. Bo pewnie rodziców nie ma, albo nie stoją akurat przy nich przy komputerze. I... No i byłoby śmiesznie. Ja bym tak sobie banował, oni by sobie zakładali multikonta i by mi tak robili. A mi to nie obchodzi. Ja mogę po prostu im dawać bany i tyle. Potem mnie wręcz śmieszy, jak... jaki oni mają poziom, kompletnie nie wiem, samoobrony? Chyba to nawet nie mogę powiedzieć samoobrona, bo tym bardziej się wystawiają na atak. Na przykład moi widzowie są ogarnięci, a oni wręcz przeciwnie, to tacy ogarnięci
widzowie, tacy oddani widzowie, to mnie na przykład będą bronić, jak ostatnio to było, że jakiś hejter się przyczepił do mnie, że nagrywaj co i tak dalej. Oczywiście jest to drugie słowo jakieś przekleństwo. No i kochani widzowie na niego się rzucili. Bronili mnie i ja jestem za co mam wdzięczny. Ci, którzy mnie tak bronili. Jesteście po prostu super. Ale i tak tego delikwenta zbanowałem i każdego takiego, który nadal będzie myślał, że na przykład powinien nagrywać CS-a, a i tak by pewnie nie oglądał tego CS-a. To po prostu taki delikwent dostaje bana. Jak ktoś na przykład grzecznie się zapyta, dlaczego nie nagrywasz CS-a, albo dlaczego nie lubisz CS-a, to to jest okej. Okay. Ja nie mam nic za takiego człowieka, bo się grzecznie zapytał, ja mu grzecznie odpowiadam i jest okej. Okay. Już nie wraca do tematu CS-a i jest spoko. Nie ma żadnej dramy, wojny i tych spraw. I wtedy według mnie, i to jest właśnie według mnie ogarnięta publiczność. Jak umiem się na przykład pogodzić z tym, że no nie lubi tej gry, ale nagrywa inne fajne gry, to mogę sobie oglądać. Już po prostu nie wracam do tematu tamtej gry, której on nie lubi. I żyjemy w zgodzie. No i tak to się powinno robić. Szkoda tylko, że większość dzieci nie rozumie tego. Na przykład idą, że... Na przykład rodzice już nawet nie dbają o to, że patrzą i PEGI 18. Nie. Mają na to wylane kompletnie. Tylko to dbają, żeby nie była za druga. A tu dzieci sobie wybierają na przykład jakieś Battlefieldy, Call of Duty, jakieś, nie wiem, CSGO, albo inne, ewentualnie Lega Geowlage. No i po prostu ja jestem zawiedziony kompletnie takimi rzeczami. Bo na przykład takie dziecko na przykład grało sobie w Kangurka Kao, jak było mało, a teraz się wstydzi tego, bo wszyscy lubią CS-a i on polubił tego CS-a i nagle uznał, że Kangurek Kao to gówno, bo to nie CS. To jest niestety straszne w tym społeczeństwie dzisiejszym. I szkoda, że niestety nie można tak zrobić, żeby się wszystko zmieniło. Zrobiłbym tak. Nie zmieniłbym swojego życia, ale zrobiłbym tak, jeżeli mówiąc o kwestii społeczeństwa. Bo ja czegoś takiego nigdy prawdopodobnie nie zrobię. Nie, że na przykład poznam jakąś super duper grę, bo po pierwsze dlatego, że ja nie lubię rozlewu krwi i tak dalej, zabijanych stronek i tak dalej. Ale załóżmy, że jest taka sytuacja, że na przykład jakaś się spodobała mi, co jest mało prawdopodobne, ale załóżmy, że tak się stało, no to ja bym prawdopodobnie nigdy, ale to nigdy nie pomyślał, że na przykład dzięki tej grze pomyślę, że Sonic to gówno. Nie, nigdy w życiu. Sonic to jest moja ulubiona seria i nie rzucę całej tej serii tylko dlatego, że poznałem jakąś grę inną. Na przykład Ratchet & Clank'a poznałem i co z tego? Jestem fanem obu tych serii. Poznałem, nie wiem, Raymana? Co z tego? Jestem fanem tych serii, które lubię, więc lubię Raymana, więc... Co nie oznacza, że mogę nie lubić Ratchet & Clank'a, nie mogę lubić Sonica. Nie ma tak, że ktoś musi być fanem jednej serii, jednego produktu. Na przykład dlatego, że na przykład ludzi jest tak, że to Sony versus Nintendo versus Xbox. Ja myślę inaczej. Ja na przykład lubię i Sony, i Nintendo. No i co? Ktoś mi za coś to zrobi? Ja po prostu nie lubię Microsoftu, bo tak, bo jest już nawet przekonanie, że czego Microsoft się dotknie, tego to od razu dostaje się kupą. Przykład Banjo-Kazooie. No i no kupa, jedna wielka kupa. To i cóż. No, przyszłam ja to z oknem. Nie wejdziesz tutaj, cwania. No ja po prostu lubię Sony i Nintendo, gram na mniej więcej na ich sprzętach, jak na razie mam tylko Sony, ale... No, w planach są konsole typu Wii.
Więc plany planami, kiedyś się to zrobi. Ale ogólnie gram Resident emulatory, to na ich sprzęcie. No i mi się to podoba. Nic z tego, że nie gram na Xboxie. Ja lubię te dwie konsole, dwie serie konsol. A Microsoftu nie lubię. Proste. Bo mogą mnie ludzie przekonywać, że o, coś tam, o, coś tam Microsoft ma, o, coś tam Xbox ma. No nie wiem. No, ja po prostu tego nie lubię. Ja wolę Sony, które jest fajne. Ja wolę Nintendo, które jest fajne. No i tyle. Na Sony i Nintendo są fajne serie, ja je lubię, ja lubię w nie grać. Na pewno się to tylko chyba będę teraz ciskał w Kangur Kakao, żeby sobie przypomnieć rundę drugą i nową dla mnie tajemnicę wulkanu. I przypominam, że tak, long play z Kangur Kakao jedynki jest na moim... Nie, co? Jest na moim komputerze. No i zmieniłem sobie statek. Jak mówię, możecie wszystko tutaj customizować prawie. A jest to przynajmniej coś oryginalnego dla każdego. I nie, barwy nic nam nie dają, tylko po prostu to, że możemy być jakoś oryginalni. I oczywiście czarny. Ten czarny statek nawet fajnie wygląda. Jest to nawiązanie, że na przykład Lombax Orange to ten, który widzieliście przed chwilą, Drake Black czy jakoś tak. W sensie, że statki Drake'a właśnie były takie czarne. To z poprzedniej gry możecie sobie zobaczyć. Najpierw z mojego let's play'a. Ale nie, ja nie zmuszam, ja nie zmuszam. Ja nic nie zmuszam. I lecimy do spotkania naszego z Mr. Fizzwitchem. I Clank daje hasło, które jest niepoprawne. I musimy rozwalić system obronny. Musimy rozwalić system obronny. To jest kompletnie bez sensu, ale okej. Ale nie wiem, na przykład gdybym ja się znalazł w takiej sytuacji, że na przykład ktoś by mi podał złe hasło, to ja bym po prostu uciekł stąd. I tak, specjalnie zakupiłem to lepsze amunicje, żeby po prostu szybciej to poszło. Jak widzicie, jest dosłownie lepsze i w poziomach kosmicznych również może wam wypaść raletanium. I zgliczowałem trochę scenkę, bo startowałem turbo, kiedy rozpoczęła się kascenka, no i efekt turbo cały czas się powtarza. Bo to jest w grze kascenka. I tak, dowiedzieliśmy się z tej kascenki, że prawdopodobnie hasło jest zmieniane codziennie. No cóż. I to jest reklama Weapons Facility. I to jest nasz cel dzisiejszej, co? Następnego odcinka. I jak widzicie, nie będzie żartów z tą planetą. Nie będzie kompletnie z nich żartów. Jest ona troszeczkę trudna, jak na... Jest tu niezbyt zrównoważony poziom trudności. Więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dziękuję wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa! Mr. Fizzwidget, come in! Perhaps we can still find him at the weapons facility.